3 lata temu zrealizowany został przez naszą stację materiał o jednym z mieszkańców gminy Bobowa, który na prowadzonej przez siebie stronie pisze o sobie: publicysta, dziennikarz i wydawca. Przez sąsiadów i nie tylko zwany jest potocznie recenzentem życia publicznego. Wiadomym jest, że dziś w dobie upadku autorytetów i zepsucia jakości życia publicznego media powinny być kryształowo czyste, by skutecznie bronić praw obywateli. Powinny władze zarówno ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej patrzeć na ręce, pokazywać obywatelom, kto łamie prawo, źle używa pieniędzy podatników czy dba o własny interes kosztem publicznego. Jeśli jednak nazywający siebie dziennikarzem uprawia prywatę kosztem innych, jątrzy w lokalnym społeczeństwie, obrzuca bezpodstawnie błotem, to jak nazwać taką osobę? Ten jad i ta nienawiść tryskająca z pana Rysiewicza to jest coś niesamowitego. Same donosy, donosi się na burmistrza, na księdza, na każdego, kto cokolwiek robi dobrego dla społeczeństwa i dla ludzi. Psuje, blokuje i insynuuje, stosuje zasadę łap złodzieja i starą zasadę ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Ciągłe donosy ze strony tego pana to już chyba jakiś objaw kliniczny, czegoś naprawdę poważnego. Zawsze pisał nieprawdę i to, co próbował coś złego. Nigdy nie pisał pozytywnych spraw. Przez wspomniany materiał przewinęło się kilka wątków dotyczących recenzenta. Począwszy od braku rzetelności dziennikarskiej, poprzez dopuszczenie się rzeczy sprzecznych z prawem pod płaszczykiem prowadzenia własnej działalności, na wypowiedziach pokrzywdzonych i długiej liście wierzycieli, skończywszy. Nie życzę nikomu, żeby po prostu ktoś mu zlecał jakieś zadania wydawnictwa, bo zostanie po prostu poszkodowany tak jak ja. Oburzenie recenzenta na wyemitowany przez nas materiał było tak wielkie, że postanowił skierować sprawę do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. W pozwie żądano także usunięcia materiału. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu po rozpoznaniu postępowanie umorzył. Sąd apelacyjny w Krakowie, bo i apelacja powoda była, apelację oddalił. Nie na darmo Temida ma zasłonięte oczy. Sprawiedliwość jest bezstronna. Oba wyroki są prawomocne.